Dzień dobry, witajcie Pani Majko, gratuluję. Jak się Pani czuła na parkiecie Tańce z Gwiazdami? Cudownie. Trochę musiałam czekać do tego 11 numeru. Tak w połowie byłoby super, ale nie mogłam się już doczekać i chciałam po prostu pokazać tym wszystkim niedowiarkom, żeby uwierzyli w to, o czym mówiłam w trakcie Tańca z Gwiazdami, że naprawdę wiek to jest tylko w głowie i możemy przenosić góry, jeśli w siebie wierzymy. Pani Majko, no udało się. Michael, jak oceniasz wykonanie Pani Majki? Najlepsze z najlepszych, z tych, które mieliście, bo wiele razy robiliście ten układ. Na live było najlepiej? Nie, no myślę, że to było najlepsze przetańczenie. Była energia, była świeżość, była radość i bardzo dobrze my się bawiliśmy w tym tańcu. Tak, bo ja jestem już na scenie długo i ja jestem naprawdę typowym zwierzęciem estradowym. Jak mi dostaję kamerami po oczach i widzę publiczność, to ja włączam szósty bieg. Okej, okay. Co Pani sądzi o cenach jury? Czy jest Pani zadowolona z punktacji? Tak. Pamięta Pani w ogóle, ile Pani punktów dostała? 34, jesteśmy na czwartym miejscu. Tak, na czwartym. A pamięta Pani? 34. 34, no i co Pani o tym sądzi, że 34 punkty wpadły w pierwszym odcinku? Jeśli ma takiego Pana Profesora, a uczennica jest zdolna i ambitna, no to nie może być inaczej. No to tak kończąc naszą rozmowę, Pani Majko, zaczęła Pani od tej laski, szła Pani zgarbiona. No trochę ludzie, którzy chodzą o laskach, się obrazili. Co ale by Pani chciała do nich powiedzieć? To jest moja laska, prywatna, po pierwsze. Ale to nie było tak, że Pani się z nich śmiała, tylko nie, do hejterów to był przytyk. Nie, ja już to przecież powiedziałam do jurorów, że to jest... To moje mrugnięcie oka do tych hejterów, tych osób, które nie wierzyły, że taka babka jak ja może dać radę w tańcu, w którym występują młodzi ludzie. Dobra, czyli i powiedz... że ja powinna brać udział w jakiejś specjalnej edycji dla seniorów i zainspirował mnie do tego wstępu pewien wpis pana, który napisał Jeżowska, pewnie wejdzie na parkiet z balkonikiem. Pomyślałam sobie, a właśnie, że wejdę, a potem pokażę, że podnoszę wysoko nogę. I to był tylko żart. Naprawdę, ja szanuję bardzo wszystkich seniorów i życzę im, żeby nigdy nie tracili radości w zabawie, w tańcu. Pozdrawiam dancing międzypokoleniowy w różnych miastach w Polsce. Jesteście wspaniali. Okej, no to super, że to wytłumaczyliśmy, bo no po co dać pole do spekulacji? Po co? No po co? Po co? Ja już nie mam czasu nawet myśleć o tym, bo jutro znowu trening. No tak, Pani Majko, to jeszcze chodźmy do tego, co dziś się wydarzyło. Tańczyła Pani do Sex Bomb. Czuje się Pani Sex Bombą? Tak. O, bardzo dobrze, a bardzo mi się widać, to podoba. Się nie, no nie, widać. Nie, ja się czuję, ja nie wiem, czy jestem, ale ja się czuję. Ja słyszę to od wielu lat, nie tylko od facetów, tylko od kobiet, bo my, kobiety, powinnyśmy się komplementować i mówić sobie miłe rzeczy. Ja mam takie przyjaciółki, mam takie fanki, które właśnie piszą: Pani Majko, jaka Pani jest seksowna, jakie nóżki, jakie to. To jest miłe, że właśnie kobiety... Nie, no prawdziwa seksbomba. Pani Majko, ostatnie pytanie. A co Pani sądzi o tym, że młodsi mężczyźni, na przykład w wieku 18 lat, się fantazują Panią? A skąd Ty wiesz? A bo mówią. Na mieście? Na mieście mówią, że Jeżowska dobra jest. Proszę Cię, 18-letni nie. Ale młodsi. No, ale co Pani sądzi o zainteresowaniu ze strony młodych, że doceniają Pani urodę? Słuchaj, jest to miłe? Pewnie, że miłe. No i dobra, i tu postawmy kropkę. Ja ich nie blokuję w każdym razie. Niech piszą do mnie miłe rzeczy. Właśnie podczas treningów dostawałam wiadomości, bo mówiłam ciągle w naszych filmikach, że mnie bolą stopy, więc były propozycje masażu stóp. Naprawdę? Od młodych? A ja nie wiem, czy młody, czy stary, ale chcieli mi pomóc, ewidentnie. Ma Pani miłość w społeczeństwie. Dziękujemy, trzymajcie się, tańczcie pięknie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że kocham tego faceta. O, jego to wszyscy kochają, a Panią jeszcze więcej osób kocha. A Wy mnie kochacie, Pani Majko. A Ciebie też kochamy. To jest ważne, wspierajmy się wszyscy razem. Do zobaczenia, cześć.